Chociaż męski układ rozrodczy składa się z wielu narządów, penis odgrywa ważną rolę. W rezultacie wielu mężczyzn chce zwiększyć rozmiar swoich genitaliów, aby poprawić swoje doświadczenia seksualne. Różne ćwiczenia zwiększające penisa mogą pomóc w powiększeniu rozmiarów prącia i uważa się, że znaczną poprawę wielkości można zaobserwować poprzez regularne ćwiczenia przez pewien okres czasu. W ciągu 6 miesięcy można było zaobserwować znaczną zmianę. Ćwiczenia mogą pomóc w zwiększeniu wielkości penisa. Penis składa się z 3 komór gąbczastej tkanki, które mogą absorbować krew docierającą do penisa z układu krążenia. Kiedy komory są wypełnione krwią, natychmiast prowadzi do wzwodu prącia. Program powiększania penisa. Wykonując regularne ćwiczenia zdrowotne, komory penisa mogły wchłonąć większe ilości krwi, co zwiększyłoby rozmiar penisa. Głównym celem treningów jest uzyskanie wytrzymałości na rozciąganie poprzez rozciąganie tkanek odpowiedzialnych za wzniesienie męskich genitaliów. Wytrzymałość na rozciąganie może prowadzić do stopniowego wzrostu tkanki. W rezultacie możesz zauważyć wzrost rozmiaru. Naturalna metoda powiększania penisa. Ciepła tkanka rozgrzewa się, a metoda Jelka jest najskuteczniejszym sposobem na naturalne zwiększenie wielkości penisa. Aby ogrzać pranie, musisz zanurzyć ręcznik w ciepłej wodzie i owinąć go wokół penisa i jąder. Może to powodować przejściowy dyskomfort, ale ciepło będzie stopniowo stawało się wygodniejsze. Możesz delikatnie masować obszar, aby pobudzić przepływ krwi. Rozwiązanie, aby powiększyć swojego penisa. Te ćwiczenia Jelk działa poprzez zwiększenie przepływu krwi do ciał jamistych, co może stymulować wzrost komórek. To poprawia również przepływ krwi do penisa, co może zwiększyć rozmiar. Zaczniesz zauważać wzrost wielkości w ciągu 5 tygodni, a za rok zauważysz wzrost o około 3 cm, a erekcja stanie się znacznie silniejsza. Technika powiększania penisa – dobrze wiedzieć. Powinieneś mieć zdrową dietę, bogatą w minerały, witaminy i białka, ponieważ wchłaniane składniki odżywcze będą miały bezpośredni wpływ na funkcjonowanie penisa. Musisz użyć balsamu na genitaliach, aby uniknąć zaczerwienienia i podrażnienia skóry.
Ponadto należy zmierzyć go przed rozpoczęciem stosowania techniki powiększania penisa, aby można było monitorować wyniki podczas ćwiczeń. Technika powiększania penisa. Możesz porozmawiać o tym z lekarzem i postępować systematycznie, aby uzyskać pożądane rezultaty. Dzięki cierpliwości i wytrwałości można to zrobić. Jeśli chcesz omówić konkretny problem, możesz skonsultować się z seksuologiem. Kompletny przewodnik, aby powiększyć rozmiar jego penisa. Co możesz zrobić od razu, aby powiększyć swojego penisa? Cięcie włosów łonowych. Duża kubka włosów łonowych może sprawić, że twój penis będzie mniejszy niż jest. Utrata wagi. Brzuch piwnicy zawieszony na twoim penisie może zmniejszyć twój penis. Bądź w formie. Uzyskanie odpowiedniej formy nie tylko zwiększy atrakcyjność, ale także poprawi twoje życie seksualne. Profesor Willey ocenia dowody, skuteczność i bezpieczeństwo różnych typów produktów do powiększania penisa i leczenia na rynku. Leczenie nieoperacyjne. Pigułki i kremy. Produkty te zawierają zwykle witaminy, minerały, zioła lub hormony, które powodują wydłużenie penisa. Pomimo imponujących twierdzeń, nie ma absolutnie żadnych dowodów na to, że te produkty działają, a niektóre mogą nawet być szkodliwe. W niektórych z nich znaleziono ślady ołowiu, E. coli i odchodów zwierzęcych. To totalna strata czasu, mówi specjalista. Te produkty, aby powiększyć penisa i pigułki, nie mają przewagi. Gdyby były skuteczne, byłyby sprzedawane w aptekach. Kremy mogą pomóc mężczyznom czuć się bardziej komfortowo z ich penisem, ale nie będą go powiększać. Pompa penisa. Te pompy penis polegają na umieszczeniu rury na penisa i pompowanie powietrza do tworzenia próżni. Podciśnienie zasysa krew do ciała penisa i powoduje jego puchnięcie. Urządzenia próżniowe są czasem wykorzystywane w krótkotrwałym leczeniu impotencji. Jednak nadmierne używanie pompy prącia może uszkodzić tkanki prącia, powodując słabsze erekcje. Istnieje bardzo niewiele dowodów na to, że urządzenia te powodują znaczne wzrosty wielkości w dłuższej perspektywie, mówi profesor Willey.
Korzystanie z pompy penisa przez kilka minut dziennie nic nie da, aby zwiększyć rozmiar penisa. Przedłużacz penisa. Technika ta polega na umieszczeniu na zwiotczałym penisie ciężaru lub małej rozszerzalnej ramy, czasem nazywanej urządzeniem do ciągnięcia, w celu jej rozciągnięcia. Nie ma klinicznych dowodów na to, że przedłużacze penisa powiększą penisa. Przez minusy mogą spowodować trwałe uszkodzenie. Jednak w przypadku urządzeń trakcyjnych odnotowano lepsze wyniki. Istnieją dowody, że urządzenia trakcyjne mogą mieć wpływ, szczególnie u mężczyzn, którzy mają małego penisa. Niektórzy pacjenci używający urządzeń trakcyjnych przez 6 miesięcy zauważyli wzrost rozmiaru o 1 do 2 cm w erekcji. Jednak takich zabiegów nie należy rozpoczynać bez nadzoru lekarza. Przedłużacz penisa będzie lepszy dzięki prostemu wyszukiwaniu w internecie. Jelking. Jelking to ćwiczenie polegające na strzelaniu do penisa kciukiem i palcem wskazującym w celu zwiększenia rozmiaru płci. Ćwiczenia zwiększą krążenie krwi w tkance penisa, co spowoduje wzrost obwodu penisa. Ta technika powiększania penisa może pomóc niektórym mężczyznom zwiększyć rozmiar tej płci. Ale nie ma naukowych dowodów na to, że jelking może zwiększyć rozmiar penisa. Chirurgia penisa. Niektóre techniki chirurgiczne mające na celu zwiększenie obwodu prącia obejmują wstrzyknięcie tłuszczu z innej części ciała do penisa. Niektóre badania wykazały wzrost obwodu o 1,4 do 4 cm. Jednak badania prowadzone przez mężczyzn dłużej sugerują rozczarowujące wyniki, z komplikacjami, takimi jak bliznowacenie, rozmiar i zakażenie. Inną metodą jest usunięcie skóry z członka, aby owinąć ramkę w kształcie tubki wypełnioną komórkami tkanki, aby uzyskać kilka cali. Zastosowanie ram biodegradowalnych przyniosło lepsze efekty niż wstrzyknięcie tłuszczu. Problem z iniekcją tłuszczu polega na tym, że z czasem znika. Chirurgia długości penisa. Najczęstszą techniką jest przecięcie więzadła, które przywiązuje penisa i wykonanie przeszczepu skóry u podstawy. Operacja może zwiększyć wiotkość penisa, ale jego rozmiar nie ulegnie zmianie. Ponadto, wzięty penis nie będzie tak duży, jak poprzednio, ponieważ więzadło, które zostało odcięte, nie zapewnia już wsparcia. Wielu mężczyzn, którzy poddają się temu leczeniu,
nie docenia tego ograniczenia. Może to bardzo utrudniać stosunek seksualny. Trzeba dużo więcej manewrów ze swoim partnerem. Zaleta wzmocnienia o długości 2 cm nie jest kompensowana lepszą erekcją. Ponieważ zabieg chirurgiczny mający na celu powiększenie rozmiaru jej penisa jest przeznaczony do celów kosmetycznych, jest mało prawdopodobne, aby został on zwrócony. Miposukcja. Dla mężczyzn z brzuchem operacja może sprawiać wrażenie większego penisa. Usunięcie nadmiaru tkanki tłuszczowej w okolicy łonowej może spowodować ponowne pojawienie się ukrytego członka. Wyniki są ogólnie uznawane za uzasadnione przez pacjentów. Liposukcja oszczędza 2 cm długości, ale tłuszcz powróci, jeśli pacjent odzyska wagę. Procedura może zapewnić pacjentowi pewność siebie, ale będzie musiał poprawić dietę i ćwiczenia fizyczne. Jednak, podobnie jak wszystkie zabiegi chirurgiczne, liposukcja niesie ze sobą ryzyko efektów ubocznych i powikłań. Zwiększenie rozmiaru penisa jest nadal ryzykownym biznesem. Jeśli masz pytania lub wątpliwości, nie wahaj się skonsultować z lekarzem. Poszerzenie seksu lub poszerzenie penisa nie jest aktem nieszkodliwym. Jeśli naprawdę chcesz zwiększyć płeć, otocz się pracownikami służby zdrowia, którzy doradzą i skierują cię do odpowiednich rozwiązań.